Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem lumpeksowym, także pokażę Wam, co ostatnio mi się udało upolować. I pierwszą rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, jest bluzka, którą mam na sobie. Ona ma tutaj taki kołnierzyk delikatny. Jest, z tego co pamiętam, to firma New Look. Jest to rozmiar 36 i wygląda następująco. I tylko dlatego się w nią wypcham, że tym razem na plus mam niewielkie piersi, także zmieściłam się dzięki temu w tą bluzeczkę. Jestem naprawdę bardzo, bardzo z niej zadowolona. Ona, jak widzicie, ma taki dłuższy rękawek. Dobrze, kolejna rzecz to jest sukienka z firmy River Island. Wygląda następująco. Bardzo, bardzo ładna sukienka, odcięta w linii talii, w takie niebiesko-białe kwiatki. Także wydaje mi się, że będzie również fajnie wyglądała jesienną, letnią porą, chociaż nie przepadam do końca za żółty, postanawiam się, że się za tą cenę do niej przekonam i zobaczymy, może akurat mi się będzie dobrze w niej chodziło. Dobrze, kolejna rzecz to kurtka dla mojego syna, wygląda następująco. Tył jest dłuższy, przód krótszy. Gdybym była taka kurtka o moim rozmiarze, to z pewnością bym sobie również ją kupiła. Kolejna kurtka, którą kupiłam na oko, okazała się za mała, poza tym jak zobaczyłam, jaki jest rozmiar w domu, to zrezygnowałam z niej i wystawiłam ją po prostu na Allegro, bo ta kurtka jest do 12, od 9 do 12 miesiąca, ale naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo ładna i stylowa. Następna rzecz to są spodenki krótkie, białe z H&M-u. Wydaje mi się, że trochę na mnie za dużo, ale mimo wszystko je wzięłam, bo bardzo mi się podobają. Idealne również są na lato. Następna rzecz to spodnie sportowe, spodnie długości 3/4. Wyglądają tak, idealne zarówno do biegania, jak i do ćwiczeń, które wykonuję w domu. Kolejna rzecz to biała bluzka na ramionczkach. Ostatnio szukałam właśnie białej bluzki. Bardzo dużo było bokserek w sklepach, a ja nie jestem zainteresowana bokserkami, ponieważ no, ramionczka będą widoczne ze stanika, a ja bez stanika raczej bez biustonosza nie chodzę. Więc szukałam takiej na ramionczkach i na grubszych, i nadal szukam na grubszych. I na takie ścieńki postanowiłam, że również mi się przyda, ale nic wtedy nie znalazłam, bo chyba kosztowała około 30 zł. Tak mi było, kurczę, pieczone, szkoda wydać 3 dychy na taką cieniutką bluzkę na ramionczkach i bardzo cieszyłam się, że będąc na mieście, to załatwiać pewne sprawy, poszłam do lumpeksu i znalazłam tą oto właśnie klasyczną, czystą, białą bluzkę, z której jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Co, Kubusiu? Chcesz pomachać do kamery? No to proszę. Cześć! Cześć! I pójdziesz tam na chwilę oglądać bajkę, mama skończy nagrywać i zaraz przyjdę do ciebie, dobrze? Dobrze. Kolejna rzecz to spódnica. Nie wiem, czy ją pokazywałam w ostatnim filmiku, czy nie. Jeżeli nie, to pokazuję ją teraz. Jeżeli tak, to przepraszam Was. Spódniczka jeansowa w kolorze ciemnym z firmy Autograf. Ona jest w rozmiarze 38 i wydaje mi się, że jednak jest, no jest obcisła, no ale jak na, to, jak na miniówki przystało. Ale jak jest minus, zauważyłam, że ostatnio jak chodziłam i biegałam też za moim dzieckiem, to troszeczkę podwijała mi się do góry, więc wydaje mi się, że po prostu może być trochę za mała, więc muszę poćwiczyć jeszcze i wtedy na pewno no do niej wrócę, a może jeszcze spróbuję ją założyć do rajstop czarnych, krytych, mocno kryjących w zimie i jakiś kozak, może wtedy nie będzie tak, nie będzie tak się działo. Dobrze, następna rzecz to sweter z firmy Next w kolorze pudrowym, rozmiar oversize, wygląda następująco, bardzo, bardzo fajny sweterek. Naprawdę bardzo mi się on podoba, ale ten mi się podoba jeszcze bardziej w kolorze miętowym. Również oversize, z przodu jest taki splot. Bardzo, bardzo, bardzo ładny. W ogóle ostatnio mi się udały naprawdę swetry. Jestem bardzo z nich zadowolona. Mam teraz prawie same swetry, nie mam w ogóle gdzie już, nie mam już miejsca, żeby je pochować. Nie mam gdzie ich chować. Dobrze, kolejna rzecz to również sweterek. Jakby mogło, wow, jakby mogło być inaczej. Ten jest już troszeczkę dłuższy i jak widzicie, z przodu bardzo pięknie połyskuje. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. To jest rozmiar XL, ale ja oczywiście go noszę jako oversize. Wygląda fantastycznie. A jak wiecie, w tym sezonie będą szarości bardzo modne. Dobrze, i ostatni sweterek, tak, ostatni sweterek to jest S-ka. Nie chciałabym widzieć, naprawdę nie chciałabym widzieć ani M-ki, ani L-ki, bo ten jest na szerokość bardzo, bardzo obszerny, że tak powiem.
Ale jest piękny, naprawdę jest przepiękny i chyba mi się najbardziej z tych wszystkich sweterków podoba. Rękawki wyglądały następująco, a cały sweterek się prezentuje tak. Jest po prostu piękny. Do niego zakładam pod spód tą białą bluzkę na ramionczkach i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. I wysokie jeansy raczej z wysokim stanem. Wygląda to pięknie. Dobrze, i jeszcze ostatnia rzecz, którą w ogóle chciałabym Wam pokazać, jest to piżamka z firmy Autograph. Wygląda tak. Bardzo ładna, błyszcząca, pięknie pachnie moim softlanem miętowym. Bardzo pięknie się prezentuje. I dzisiaj mam zamiar ją założyć. Do tego kupiłam oczywiście w komplecie spodnie długie, bo teraz jest zimno, także muszę spać po prostu w długich spodniach, bo tak to tragedię mam z nogami naprawdę. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobały moje zakupy lumpeksowe. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do następnego filmiku. Cześć!